Hej, tu Nitka z wydawnictwa Albatros. Horrorowy wrzesień to idealne określenie dla mijającego miesiąca. Wielcy autorzy, mocne tytuły i przerażające historie, które koniecznie musicie poznać. Jesteście gotowi? Przed Wami trzy straszliwie wciągające książki. Pierwszy tytuł od niekwestionowanego króla horroru, na który wszyscy wierni czytelnicy Kinga czekali od lat. Poznajcie baśniową opowieść. Opowieść o chłopcu, któremu pisane są bohaterskie czyny i walce dobra ze złem, w której o zwycięstwie nie decyduje siła przeciwników, lecz ich wola. To Stephen King w swoim najlepszym stylu. Na ponad 700 stronach odkryjecie nowy świat, który wciągnie Was bez reszty. W sprzedaży znajdziecie książkę w dwóch wydaniach, w miękkiej oprawie oraz w twardej edycji zawierającej ilustracje. Kolejny tytuł to długo wyczekiwana kontynuacja Szkarłatnej Wdowy. Dickensowski Londyn, Ameryka z czasów polowania na czarownicę i młoda alchemiczka na tropie diabolicznego przestępcy terroryzującego bogobojną społeczność. Sabat czarownic to powieść łącząca elementy horroru, kryminału, powieści historycznej i detektywistycznej, a Beatrice Scarlett nieraz Was zaskoczy. Warto również sięgnąć po książkę Hex. To debiut utalentowanego niderlandzkiego autora literatury grozy, zdobywcy nagrody Hugo Thomasa Oldehewolta, którego twórczością zachwycili się sam Stephen King i George Raymond Richard Martin. Ktokolwiek się tu urodził, jest skazany, by zostać tu aż do śmierci. Ktokolwiek się tu osiedli, już nigdy nie opuści tego miejsca. Hex to przerażająca opowieść o upiornej klątwie ciążącej nad małym amerykańskim miasteczkiem i jego mieszkańcami. Gwarantujemy, że do ostatniej strony będziecie czuć niepokojące dreszcze. Nie ulega wątpliwości, że wrzesień to miesiąc pełen grozy. Jeśli szukacie mocnych książkowych wrażeń, to koniecznie zapoznajcie się z naszymi propozycjami.